Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, Karolina Polska, wtorek, godzina 21, zaczynamy studio wyborcze. A dziś w studiu wyborczym Dominika Długosz, Newsweek Polska. Dobry wieczór Pani Polska. redaktor, ale zanim zacznę to muszę zacytować, bo tutaj taka jest Pani Natalia, serdecznie pozdrawiam. Nasza wicka bardzo się cieszę, która pisze w komentarzach tak. Marek Sekielski jest bardzo przystojny. Szkoda, że on nie prowadzi rozmów. Marek Sekielski, najprzystojniejszy, ma piękne oczy i jest to najprzystojniejszy dziennikarz w Polsce. Pozdrowie Pana Marka. Zakierkiego, no ja który jest. Się, ja tu... to już Tomka martwię, że się może bardzo zaskoczyć. Ale no dobrze, no, bo tu też jest napisane, żeby nie było, pani Natalia napisała, że Tomek oczywiście też niczego sobie. To bardzo miłe są takie komentarze. Prosimy więcej. A przechodząc do. Boże. Celu, to nie każ mi mówić, kto dzisiaj był przystojny w Sejmie, proszę Cię kto nie ma to może zacznijmy od tego, kto był przystojny na ulicach Warszawy, bo dzisiaj przecież protest się przytoczył przez ulice Warszawy, od razu tylko powiem, że pan Arek Kapral na zachętę wysłał nam super naklejkę z komentarzem, że chętnie by w takim towarzystwie kawę wypił naszym bardzo nam miło, dzisiaj protest rolników w Warszawie, ja w ogóle jeździłam dzisiaj trochę po Warszawie byłam przerażona, bo byłam przekonana, że utkwi, utknę w jakiś potwornych korkach, ale Chyba się Warszawiecy wystraszyli tego, że będą te protesty, i było dosyć pusto, przynajmniej po tych moich trasach. No a ja byłam... utknęłam, bo jeżdżę komunikacją miejską, i się okazało, że niestety przed Sejm autobusy nie docierają i musiałam się przejść, ale było pięknie ja byłam w Pałacu Kultury, bo tam się mieści uczelnia, w której pracuję, było tam bardzo dużo protestujących, którzy pili sobie kawkę, bardzo było przyjemnie, ale to co mnie zaskoczyło, bo o tych protestach to już tutaj nieraz rozmawialiśmy, to że nagle na lidera tych protestów zaczął wyrastać niejaki pan Szczepan Wójcik. Uwielbiam to w ogóle. Postać i teraz, ja to muszę powiedzieć, no postać według mnie obmierzła, dlatego że ja uważam, że hodowle zwierząt futerkowych to jest coś obrzydliwego, że to jest barbarzyński proceder, który już dawno powinien Powinien zostać wyeliminowany z, przynajmniej z tego naszego świata rozwiniętego. A tymczasem pan Szczepan tutaj postulaty stawia. Okazuje się, że te do tej pory argumenty stosowane, że, nie, że bez rolników będziemy nadzy, głodni i jacy jeszcze? Trzeźwi. <noise> Najgorzej. <noise> Najgorzej. To jeszcze w dodatku nie będziemy nosić futer. Skąd nam się tam wziął w ogóle? no Stąd się wziął, że zawsze się bierze przy takich okazjach. On ma świetnie rozbudowaną machinę. Fu. Nie chcę, też, znaczy nie chcę ani użyć słowa propagandową, ani machinę wpływu, ale coś pomiędzy. Znaczy ma bardzo dobrze rozbudowane social media. Zatrudniał specjalistów od social mediów, a nawet rzecznika prasowego. Jest doskonale poustawiany i poukładany ze związkami rolniczymi. No i znajduje się zawsze przy, takich, przy, przy tego typu protestach. I mnie dziwi wyłącznie to, że jakoś z rozmowy o ukraińskim zbożu... Które zalewa polski rynek i które nie ma atestów wymaganych przez Unię Europejską, i które nawet, że zacytuję słowa paru polityków, jest trujące, a że pójdę dalej i zacytuję Donalda Tuska jest syfem, to przeszliśmy do hodowli zwierząt futerkowych, bo to dzisiaj też było w tych postulatach. I na Boga, ja kompletnie nie wiem, co to ma wspólnego jedno. Z drugim. Poza tym, że pan Szczepan Bójcik jest lobbystą. I że najnormalniej w świecie przy tej okazji też chce załatwić swoje interesy. No, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Branża futerkowa to są jakieś nie chcę teraz rzucać kwotami, żeby nawet to gdzieś dzisiaj widziałam ale to są jakieś grube miliony po prostu. My? A istnieje ryzyko, że właśnie ta hodowla zwierząt futerkowych może zostać zakazana. Znaczy, popatrz, jaki on był skuteczny w wypaleniu piątki, piątki dla zwierząt. Znaczy, to on to wszystko uczynił. Wywalając ten projekt, pod którym pierwszy podpisał się Jarosław Kaczyński. To był projekt Jarosława Kaczyńskiego. No tak, prezentowany przez młodych polityków PiSu, że oni są tak. tacy pro i ego Zwalanie i Zwalanie ogóle... potem wszystkiego na Grzegorza Pudę, ministra rolnictwa, to już był tylko wymyk, który wykonał prezes Jarosław Kaczyński, żeby udawać, że to nie był jego projekt, a to był jego projekt. I pan Wójcik skutecznie go uwalił, zablokował, wyrzucił do kosza na śmieci. Prawo i Sprawiedliwość się przestraszyło. No i teraz już też po prostu zaczął, bo no nie wiadomo. Ono no tamta lewica w koalicji rządzącej, duża część koalicji obywatelskiej, prawdopodobnie również ludzi hołowni, to są ludzie, którzy za chwilę wpadną na pomysł, żeby, mówił też taś, dzisiaj, że żeby te, te farmy zwierząt futerkowych ukrócić. Pani Hanna pyta, a z czego noszę buty? No nie z norek, nie z norek i nie z szynszyli. Generalnie noszę zwykle buty materiałowe i trampki, ale mam także martensy, uwaga, wegańskie, które okazały się dużo trwalsze niż skórzane martensy mojego męża, to tak tylko tutaj nadmienię, ale nie masz wrażenia, że obecność... Ja taki... przepraszam, ja przepraszam, nie ja muszę. Pani Hanno, znaczy argument o z czego nosisz kurtkę, z czego nosisz buty w sytuacji, kiedy najnormalniej w świecie prościej, taniej, łatwiej jest Skupić ekoskurę, która jest zwykłym plastikiem i nie pochodzi od zwierzątka, no jest trochę, powiedziałabym, dziewiętnastowieczny. Znaczy... Ale to jest zawsze, za każdym razem, kiedy publicznie wypowiadam się właśnie na temat tego, że nie mięsa, unikam w ogóle produktów od zwierzęcych, to pytają mnie skąd, jakie mam paski, torebki i buty. No pasków w ogóle nie noszę, torebki mam materiałowe i buty plastikowe. No to jest taki argument trochę no właśnie nietrafiony. No właśnie, ale czy nie masz takiego wrażenia, że obecność takiej osoby jak Szczepan Wójci, który budzi kontrowersję, trochę powoduje, że ta narracja z empatii jednak wobec rolników, że no oni tutaj nie, mają ciężką nie. sytuację, ludzie są myślą, że to się Dzisiaj... tylko półtorkowy Na razie nie, znaczy oczywiście wiesz, wszystkie sondaże trzeba robić w pewnym oddaleniu od wydarzeń, dlatego, że one w momencie wydarzeń po prostu są Zakłamane, bo towarzyszą im zbyt duże emocje, ale ponad 75, tam około 78% Polaków popiera postulaty polskich rolników. Znaczy tutaj nie ma dyskusji i okopres, zdaje się, zrobiło ten sondaż. Oni zadawali pytania w kontekście Ukrainy, w kontekście wspólnej polityki rolnej, w różnych kontekstach i Polacy uważają, że interes polskiego rolnika jest najważniejszy. Znaczy, koniec, kropka. Tutaj nie ma naprawdę... Ale czy interes polskiego hodowcy norek też jest najważniejszy? Wiesz co, to jest taki margines, moim zdaniem, zdaniem, moim zdaniem, zdaniem Polaków, to jest taki margines, że nie można przekreślać protestów rolniczych, y, dlatego że jest tam Wójcik. Uważam, że to jest błąd, żeby brać Wójcika na twarz tego protestu, żeby go wysyłać do Marszałka Hołowni, żeby y, y, pokazywać go w pierwszym szeregu. Ale wiesz, co chyba nie, nie, nie wiem, czy największy, bo również błędem są wszelkie antyunijne postulaty A rolników. Najpierw się skupię może na antyunijnych. Znaczy, to, że polscy rolnicy mówią, że polexit i że chcą wychodzić z Unii Europejskiej, i tak dalej, to jest absolutny brak myślenia perspektywicznego. Znaczy, oni chyba zapomnieli. Ile Unia Polskiej wsi dała, i że największymi programami unijnymi są programy właśnie skierowane do obszarów wiejskich, i że wspólna polityka rolna przynosi korzyści polskim rolnikom. Więc tutaj oni się zapędzają. Jeśli chodzi o te antyukraińskie hasła, one oczywiście nie powinny się pojawiać i one są skandaliczne. I tutaj postawię. Kropkę. Natomiast jest ten, jest ten problem coraz bardziej widoczny na polskiej wsi, pod, gdzieś podbijany przez zapewne również prowokacje, ale także prawo i sprawiedliwość, które robi to absolutnie nieodpowiedzialnie. Prawo i sprawiedliwość zachowuje się w sprawie protestów rolniczych jak nieodpowiedzialni populiści, którzy nie mieli żadnego pomysłu. Na rozwiązanie problemu przez dwa lata, oni naprawdę nie mieli pomysłu. Znaczy, Jarosław Kaczyński w kwietniu 2021 roku mówił, że ukraińskie zboże, nie, 22, przepraszam. Tak. E, nie, że ukraińskie zboże w żaden sposób nie zagraża polskim rolnikom? Mówił to wyłącznie dlatego, że dwa dni wcześniej Donald Tusk powiedział, że, że zagraża, że, zagraża <laughs> że będzie problem z ukraińskim zbożem. No to, to, to Jarosław Kaczyński wyszedł i zaczął mówić, że Tusk nic nie wie, że nie zna się, że nie ma zielonego pojęcia i że ukraińskie zboże nie zagraża polskim rolnikom. Potem była cała historia z Zielonym Ładem, przy którym Jarosław Kaczyński był za, w ogóle tłumaczył, że... No przecież to był projekt Janusza Wojciechowskiego wręcz. No przecież Wojciechowski nagrał ten klip, tam mm -hmm. dwie i pół minuty klipu jest z Wojciechowskim łażącym po polu i miziającym kłosy zbóż, który tłumaczy, że Zielony Ład jest bardzo korzystny dla Polski, zwłaszcza dla małych i średnich producentów rolnych. Znaczy nasz komisarz rolnictwa nie żaden Niemiec. Nie żaden y, wysłannik, tuska, Angeli Merkel, Brukseli i y, y, namiestnik, tylko Janusz Wojciechowski, piśowski no komisarz się rolnictwa. już na Janusza i chciałby, żeby no Wojciechowskiego, tak. komisarza, bo tak się pozwoliłam sobie na taką fraternizację, nie nie absolutnie na komisarza Wojciechowskiego, co jednak nie przyniosło skutku, o czym sobie porozmawiamy też na pewno. Ale tak, tutaj rolnicy przechodzą przez Warszawę, a w tle tych protestów pracuje komisja. Śledcza wizowa do spraw afery wizowej i to może tak chronologicznie bo to co dzisiaj Pan były konsul i wicekonsul mówili to było bardzo ciekawe i potwierdziło na przykład publikacje Onetu dotyczące ekipy filmowej z Indii, która w ogóle nie miała z filmem absolutnie nic wspólnego ale jeszcze chciałam wam Cię zapytać jestem ciekawa co myślisz o tym co się wydarzyło wczoraj to znaczy najpierw czekaliśmy długo na zeznania Pana Piotra Wawrzyka byłego wiceministra spraw zagranicznych, który najpierw próbował wykluczyć ze swoim pełnomocnikiem z obrad przewodniczącego Szczerbę, a potem powiedział, że on odmawia składania zeznań. Mhm. A potem wszedł pan Edgar y, Kobos, który z kolei absolutnie nie odmawiał składania zeznań i mówił chętnie. Y o swojej roli i o, na ile to jest wiarygodne, to oczywiście jest inna sprawa. No, zobaczyliśmy dwóch y, y, ludzi i absolutnie dwie różne postawy y, przed komisją. O tym, że Wawrzyk będzie odmawiał składania zeznań, my żeśmy już parę tygodni temu mówili w stanie wyjątkowym, dlatego, że była to po prostu zwyczajnie taktyka y, prokuratury jeszcze pod y, rządami Zbigniewa Ziobro. Oni dlatego mu postawili zarzuty. Znaczy, żeby on mógł się Żeby on na artyku... mógł odmówić składania zeznań przed komisją. Bo mm -hmm. no przecież postawili mu um, zarzuty, wypuścili do domu tak naprawdę po paru godzinach. Tam nawet nie ma żadnego wielkiego zabezpieczenia finansowego, z tego co pamiętam. A um, to pozwala Wawrzykowi stanąć przed komisją i powiedzieć: Nic nie mogę powiedzieć, bo toczy się w tej sprawie postępowanie. To jest tak naprawdę jedyna okoliczność, w której y, świadek przed komisją może odmówić składania zeznań, no chyba że jest Arturem Soboniem i mówi, że wszystko zawarł we, w w swoim słowie wstępnym. Lub że... było mar marszałeki, która nic po prostu nie po pamięta. Po prostu. No, na, na pamięć to już człowiek nic nie poradzi, prawda? Ale y, z Wawrzykiem, no to było wiadomo, że on będzie odmawiał składania zeznań. Natomiast pan y, Edgar Kobos się po prostu boi. Znaczy, on się autentycznie boi. Ja wczoraj widziałam przerażonego gościa, który y, opowiada, mm, no, też nie chcę, y, nie chcę. Y, Decydować w żaden sposób, ani sugerować, czy to była prawda, czy to nie była prawda, no, ale opowiada z bardzo dużym zaangażowaniem i bardzo na pierwszy rzut oka szczerze, jaki był jego udział w tej aferze, dlatego że najzwyczajniej w świecie jest przerażony. Jest przerażony. Był, bo ja się zastanawiałam, na ile to jest prawdziwe, bo on rzeczywiście wyglądał na człowieka, który psychicznie nie jest w najlepszym miejscu. I zastanawiałam się, na ile to jest gra aktorska, a na ile to jest faktycznie, że, że on się, się boi, po prostu się boi. Znaczy ja bym nie przeceniała takiego gościa jak pan yy, Edgar Cobos. Znaczy również nie przeceniałabym jego roli w tej historii, bo jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że ten 20 tam jedno czy dwulatek był mózgiem całej operacji. No, on no, mówił wczoraj, że chcieli ze mnie zrobić architekturę. To, to nie jest prawda. To najzwyczajniej w świecie nie jest prawda. Ja uważam, że on po prostu wiesz, dostawał zapewnienia, że wszystko będzie super, że on nie odpowie za nic, że przecież nie robią nic złego i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że staje w Sejmie przed komisją śledczą. Znaczy, musiałby naprawdę być albo super. Złoczyńcą. Znaczy, takim wiesz, czarnym charakterem z filmów, którego nic nie rusza i jest w stanie oszukać wszystkich śledczych, telewizję i tak dalej, i tak dalej. Albo super aktorem. Na trudno jednak podejrzewać mu tego A ja, ja go po prostu o to nie podejrzewam. Ja podejrzewam, że tam była hi historia jakichś związków towarzyskich, których on właśnie dostawał zapewnienia, że będzie pod opieką, że nikt go nie da skrzywdzić, że spokojnie wszystko będzie, będzie poukładane, wszystko będzie porobione. Nic się nie bój. No a tu się tutaj się wszystko sypnęło po prostu. A i on teraz walczy o niższy wyrok? Tak. I chce być świadkiem koronnym. Tak, 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 tak. A Piotr Wawrzyk o co walczy? Piotr Wawrzyk. Ja nie wiem, ja nie do końca rozumiem pana, pana Piotra Wawrzyka, bo jego kar kariera polityczna jest skończona. Dla Prawa i Sprawiedliwości jest skończony. Prawo i Sprawiedliwość od, y, się od niego odetnie y, wielkimi nożycami, nożem, siekierą, y, czym będzie mogło. Będą nadal udawać, że nie wiedzą, co to jest za gości, skąd się wziął właściwie. I y, y, on, y, wiesz co, no, albo prokuratorzy mu obiecali też jakieś obniżenie wyroku. Albo jakieś łagodniejsze potraktowanie go w tej sprawie. Ale teraz za to, że będzie milczał? Tak. To, a to się nie, teraz trochę nie dezaktualizuje po tym, jak się prokuratura zmienia. No poczekaj, ona się zmienia. No na razie no, to się zmienił. Się prokurator zmienia. krajowy, na razie tam wiesz, no jeszcze prokuratorzy regionalni nie wszyscy są odwołani, nie no, mówiąc już o okręgu. Tak, taka komisja będzie obradować wiele miesięcy. Tak, a komisja będzie obradować wiele miesięcy, ale jeszcze dłużej będą trwały zmiany w prokuraturze. Naprawdę, no nie da się usunąć wszystkich prokuratorów. No, tak, zwyczajnie, po prostu. Nie, nie no, da się. ja wiem, ja wiem, tylko zastanawiam się nad tą taktyką Piotra, Piotra Wawrzyka, który kilka tygodni temu, czy nawet miesiąc, udzielił wywiadu Radio Z, i mhm. wtedy mówił, że on. I to już moim zdaniem było po postawieniu zarzutów, chociaż nie jestem pewna. Pamiętam tylko, że zapuścił brodę. Mhm. Tak. <gry> e, nie, nie, nie pamiętam, czy to było przed, czy po, ale w każdym razie on wtedy mówił, że nie. Ono, Moim wtedy, zdaniem to było przed. Przed. On wtedy to było mówił, przed. że on absolutnie się stawi przed komisją, będzie odpowiadał na pytania, po czym nadszedł ten dzień. I... Ale wiesz co, to, znaczy to jest, z tego, co pamiętam, to był wywiad, który on udzielił Radkowi tak. i mojemu mężowi. Tak. I z tego, co ja pamiętam, to nawet Mariusz miał takie wrażenie, że ten gość nie jest po prostu najmocniejszy psychicznie. Że, że to jest też człowiek, który jest po prostu przestraszony, tak. Też w, w, wszedł w jakieś. Ale on wiem, też może... raczej nie jest mózgiem i architektem tej nie. Afery. Też nie to jest. też raczej to, nie Nie wygląda na człowieka, który by tam pociągał za sznurki. Znaczy, no, to jest ta komisja, żeby nam pokazać, kto, kto wymyślił to ściąganie masowe y, y, osób z Azji do, do Polski. Po co to było? No i akurat, no mam nadzieję, że ta komisja to, to od początku do końca wyjaśni. że jest szansa, że się wyjaśni. To kto to wymyślił i kto był mózgiem w tej to w prokuraturze, no. No, byłoby dobrze. No, dzisiaj komisja pracowała dalej. Pan Edgar Kobas zeznawał dalej, ale już nie było to stosowane tak, tak opinii publicznej, ale przed komisją się stawili wicekonsul Reszczyk i były konsul Damian Iżyk. Mhm. I oni mówili ciekawe rzeczy. Konsulowie mu... z Mumbaju to byli. Tak, prawda? to byli konsulowie z Mumbaju. To był ten konsulat, który udzielał wiz tej ekipie filmowej. Tak, dwie ekipy chyba były. I miało być no. podobno jeszcze więcej. Tego, co oni mówili. No i on, wicekonsul, mówił o tym, że był ten mail, w którym właśnie Piotr Wawrzyk potwierdzał, że to jest ekipa filmowa i że sprawa jest bardzo pilna i tam przekazywał numer do Edgara Kobosa jako osoby kontaktowej. Mówił też, że nie było żadnej polityki migracyjnej. Eee, tak, że ale tu... wiesz, to jest największy problem. Znaczy, to jest największy problem, który szczerze mówiąc ja również nie widzę i mam nadzieję, że wiceminister Duszczyk to, 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 to załatwi, bo jest jednak ekspertem od polityki migracyjnej i tutaj wierzę absolutnie głęboko w to, że on jest ekspertem. Natomiast brak polityki migracyjnej jakiejkolwiek w kraju, który z jednej strony. Jest przez granicę białoruską no, atakowany tymi. Yy, atakowany to też jest złe słowo. Chciałam raczej powiedzieć, że to Putin z Łukaszenką yy, organizują. Używają zdesperowanych ludzi tak, po to, żeby destabilizować yy, sytuację przy granicy polsko-białoruskiej. I w całej yy, Europie przy tej okazji. Mhm. W kraju, który ma bardzo dużą migrację z Ukrainy, wciąż nie ma żadnej polityki migracyjnej i jej nie było. Znaczy kompletnie wszyscy udawali przez ostatnie lata, że ten temat nie istnieje, Ale że budowa muru to... No wystarczy. Właśnie to chciałam powiedzieć, w jakiej to kontrze stoi do tych obrazków z ministra Błaszczyka, który tam przy, tym, przy tej zaporze się fotografował. Błaszczaka. Powiedziałam Błaszczyka? Tak. Błaszczaka nie wiem, hmm. przepraszam, mam długi dzień za sobą tak mi się tak jakoś, już, już nieważne z czym mi się to skojarzyło, w każdym razie minister Błaszczak się fotografował przy, tym, tak. przy tej zaporze i tacy mieliśmy być bezpieczni i ta cała taka narracja antymigracyjna bo przecież w tym samym czasie, w którym były wydawane te wizy dla ekip filmowych mm -hmm. innych mieszkańców różnych krajów azjatyckich i afrykańskich to w TVP ówczesnej leciały spoty mm -hmm. takie szczujące w ogóle mm -hmm. na wszystko co jest nam obcokulturowe mm -hmm. i nagle teraz ta nadacja pieszcha? Myślisz, że to teraz będzie miało jakiś wpływ na Prawo i Sprawiedliwość? Ta historia z wizami? No. Czy to już jest, ona już wpłynęła tyle ile mogła na wynik wyborów, a teraz tylko Wiesz czekamy co? na rozwiązanie ja, ja wciąż uważam, że największym plusem tych komisji śledczych jest to, że ludzie, którzy przez lata nie mieli dostępu do informacji, dowiedzą się jak to wyglądało. Znaczy My, my cały czas powtarzaliśmy, my media niezależne od Prawa i Sprawiedliwości, że mm, polityki migracyjnej nie ma, że nie wystarczy zbudować muru, że nie, wystarczy, y, nie wystarczą pushbacki, że nie wystarczy y, traktować tych ludzi w taki sposób, w jaki ich traktujemy, że nie na tym polega polityka migracyjna, nie na tym polega zapewnienie bezpieczeństwa. Tylko, że do dużej części społeczeństwa to nie docierało. Ja mam nadzieję, że te komisje pokażą ludziom, jak naprawdę wyglądała ta polityka wobec imigrantów przez ostatnie lata. A gdyby minister Wawrzyk zechciał zeznawać, to tu, anegdota dotycząca tychże ekip z Mumbaju, on w którymś momencie nawet opowiadał niektórym ludziom, z którymi rozmawiał o tym, bo to przed tekstem Monetu, on, on rozmawiał na ten temat, i był święcie oburzony. Że ma tam w konsulacie w Mumbaju jakiegoś durnia, to cytat, który każe tym ekipom udowadniać, że są ekipami filmowymi. że Choć każe... pewnie właśnie opada tak. i że konsula. Tak, że, że każe choreografowi tańczyć, a komuś tam y, y, pokazywać, czy umie w ogóle. Żeby mówić w innym języku niż tak. e, dialekt danej kasty, bo się okazało, że te ekipy nie mówiły ani po, um, ani po angielsku, ani e, nawet w hindi, czyli w tym języku mhm. urzędowym. W Indiach, bo oni w ogóle mówili tylko jakimś takim dialektem używanym w danym regionie. I, że, że, I Wawrzyk był autentycznie oburzony, że wobec ekipy filmowej są stosowane takie chwyty, i ta ekipa nie przyjedzie tutaj i nie zrobi za y, y, pierdliardy filmu y, do Bollywood. Ale czy on wierzył w to, że to jest filmowa? Ja nie mam filmowa. pojęcia, czy on grał to, czy wiesz, czy w którymś momencie zaczął w to wierzyć, czy ktoś mu mówił tę ekipę filmową. No też ja mam. Mam poczucie, ja nigdy nie miałam zajęć na, na żadnych studiach z panem Wawrzykiem. Podobno to jest najgorsze doświadczenie, jakie może spotkać człowieka, ale to jest, tak. Ale to jest no, no wiesz no, przypominam ci, że to jest gość, który występował w telewizji bez spodni, mając te spodnie przewieszone przez oparcie fotela. biedy, że miał te ale... spodnie przewieszone przez oparcie fotela to się ja każdemu... ściąga, czasem. Nie... w momencie kiedy był na wizji nie poczekał nawet aż prowadzący zadaje pytanie, żeby był kadr na prowadzącego, tylko on mówiąc czy to jest taki Moment, jak czasem oglądasz takie talent show i ktoś tak, tak. kompletnie nie umie śpiewać, jeśli wstyd za tą osobę. To ja tak się czułam, ale, idzie, to, jest, ale to jest taki gość, tak? To, to, znaczy, to jest gość, który przepisał pracę swojej studentki do swojej pracy naukowej i został oskarżony o plagiat, tak? Znaczy, nie jest to yy, yy, wielki umysł złoczyńcy, yy, zbrodniarza, tylko to jest drobny cwaniaczek. A może on takim... się tak kryje, właśnie. <laughs> genialny stratek. Wiem, że lubisz to określenie. Tak, jeden mi wystarczy wiesz, naprawdę. I on, on po prostu najnormalniej w świecie jest takim członkiem gangulsu no. i nie poradzisz no. no. Będziemy się przyglądać uważnie, co nie, tam Oczywiście, jeszcze będzie ale bardzo, w tej bardzo jest istotne, bo ja trochę śmieszkuję, natomiast bardzo jest istotne wyjaśnienie tej afery i pokazanie, jak działały te mechanizmy ściągania tutaj ludzi i po co one, po co one były. Znaczy, po co oni mieli tu przyjechać? Po co ja zakładam naiwnie, że pewnie w ogóle ich przyjazd dla architektów, już używając tej nomenklatury afery wizowej, był drugorzędny. Pierwszorzędne chyba były pieniądze, które po prostu wtedy wpływały do kieszeni różnych ludzi. Pewnie tak. A to, czy oni potem sobie przyjechali do Polski, czy tak jak ekipa filmowa odnaleźli się na granicy meksykańsko-amerykańskiej, no to już trudno. Ważne, że kto miał te, te pieniądze przytulił. No, tylko właśnie pytanie, kto głównie przytulał te pieniądze. Chciałabym na, na to pytanie poznać odpowiedź i mhm. mam nadzieję, że poznam tę odpowiedź. Dzisiaj Michał Szczerba mówił w RMF, że w aktach prokuratorskich pojawiają się nazwiska czołowych polityków PiS. Myślę, tak mówił Michał Szczerba, myślę o politykach pierwszoligowych, o ludziach, którzy pojawiają się na Nowogrodzkiej. No, chciałabym poznać te nazwiska. Nie, oczywiście ja też bym chciała poznać te nazwiska. Jak bardzo bym chciała, żeby pan przewodniczący Szczerba po prostu je podał. No też bym chciała, żeby je podał, bo mówisz, że na razie nie może ujawnić mi no. tych nazwisk. No właśnie, ale a propos ujawniania różnych rzeczy. Czy ty myślisz, że my poznamy listę, albo przynajmniej jakąś częściową listę nazwisk tych osób, które były inwigilowane Pegasusem? Tak, poznamy, tylko wiesz co, tutaj jest sprawa, sprawa Pegasusa jest sprawą niezwykle mm, delikatną i skomplikowaną, dlatego że mm, z tego, co ja wiem, z moich rozmów z ludźmi ze służb i z politykami, również Prawa i Sprawiedliwości wynika, że mm, tego, to znaczy, po pierwsze, rzeczywiście nadużywano Pegasusa. My wszyscy trochę żeśmy tam spowszedniał ten Pegasus. Natomiast zapominamy, że to jest narzędzie do walki z terroryzmem. Znaczy to nie jest zwykła, jak mówi się w języku służb, jaskółka do podsłuchiwania, to, są, to jest narzędzie, to jest broń cybernetyczna. To jest narzędzie do walki z terroryzmem. A ona przez polskie służby, z tego co wynika z rozmów z y, y, ludźmi z prokuratury i z ludźmi ze służb, była używana jak normalne środki inwigilacji w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Co prawda, część funkcjonariuszy mówi, że oni tacy nie byli chętni do używania tego narzędzia, dlatego że Pegasus ma pewne, stwarza pewne problemy. Nazwijmy to legalizacyjne. Znaczy, on ściąga wszystkie dane z telefonu, więc jeśli używa się go nielegalnie, bez podkładki, w postaci zgody sądu, to można potem odpowiadać za użycie całego wachlarza środków inwigilacji. A żaden funkcjonariusz tego nie chce, bo jednocześnie odpowiadasz wtedy za podsłuchy, za ściąganie danych z BTS-ów, za ściąganie danych z telefonu, za wszystko. Po prostu. I oni mieli pewne wątpliwości do tego, czy to używać, ale ja mówię już o, tym, o tych funkcjonariuszach na samym końcu mm. y, y, tego procesu, y, procesu używania Pegasusa. I problem jest z Pegasusem taki, że w bardzo wielu przypadkach, bardzo wielu polityków, te nazwiska naprawdę pojawiają się w różnego rodzaju aferach opisywanych przez media w ciągu ostatnich mm. 8 lat. I teraz tak, prokurator generalny, prokurator krajowy, Nowy, mogą mieć wątpliwość, czy należy ujawnić te nazwiska, bo jednocześnie ujawnia się sprawy, do jakich one były inwigilowane. Mhm. Znaczy, jeśli, i to jest tylko przykład, ja tego nie wiem, jeśli pada nazwisko Krzysztofa Sobolewskiego i dowiemy się, w jakiej sprawie on był inwigilowany, to prawdopodobnie jest to afera podkarpacka. To no, natychmiast yy, prowadzi do pewnych wniosków, tak? No tak. Ale natychmiast prowadzi również do pytań, dlaczego te sprawy się nie zrealizowały. Znaczy, dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli byli, ja nie chcę użyć też słowa masowo, bo tam jest, tych nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości jest około 30 na tej liście. To i tak więcej, bo Marcin Bosacki ostatnio mówił, więcej niż 10. No 30 to jest oczywiście więcej niż 10, ale więcej niż 10 brzmi, jakby było ich 13. 30. Tak, no obsta dużo. tak obstawiam. Dużo. Ale również dlatego, że wiesz tam, w Prawie i Sprawiedliwości działają przedziwne mechanizmy yy, współpracy partyjnej. Yy, bardzo mnie zainteresował przypadek posła Tomasza Latosa, mhm. który już nie jest posłem. Dlatego, że bardzo skutecznie użyto wobec niego yy, wszelkich mechanizmów. Yy. Ja nie wiem, jakiego tu eleganckiego słowa. Mnie jest użyć. na YouTube. Mechanizmów donoszenia do prezesa. Mechanizm był taki. Jego nazwisko rzeczywiście padło przy aferze wizowej, dlatego że jego asystentka miała jakieś tam kontakty z panem Edgarem. Asystentka posła Latosa, którą on miał zatrudnioną u siebie w biurze, miała tam jakiś kontakt. Natomiast to nazwisko gdzieś tam wypłynęło w tej aferze. Natomiast jednocześnie do prokuratury trafiło doniesienie, że poseł Latos, który był wtedy szefem Komisji Zdrowia w Sejmie, ma wątpliwe budzące podejrzenia korupcyjne stosunki z firmami farmaceutycznymi. To doniesienie złożył asystent innego posła Prawa i Sprawiedliwości. Fajne, to I teraz fajny tak, temat, była fajna I teraz tak, jest poseł którego nazwisko pada w dwóch sprawach, tak? Sprawą korupcyjną natychmiast interesuje się CBA. Afera wizowa to też jest CBA. No to panowie z CBA natychmiast podejmują decyzję, to jest maj czy czerwiec zeszłego roku, czyli tuż przed rejestracją list, tuż przed kampanią wyborczą, natychmiast podejmują decyzję, że trzeba wobec niego użyć środków inwigilacji im dostępnych, więc używają wobec niego Pegazusa. Gość nie startuje już nawet w wyborach. Zawsze był jedynką w Bydgoszczy. A tu nagle przepadł. A tu nagle przepadł. Wrócił do swojej pracy zawodowej. On jest radiologiem z wykształcenia po 20 latach w Sejmie. I, ale ten mechanizm, który tam został zastosowany, został zastosowany w bardzo wielu przypadkach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nazwisko rzeczywiście się pojawia. Czy to ma sens? Nie wiadomo. Najpierw należałoby użyć innych środków inwigilacji. Jeśli jest, jest prawdopodobieństwo, czy tam podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, ale za chwilę pojawia się inne doniesienie na coś drobnego, że ktoś sfinansował kampanię ze środków publicznych, że ktoś przyjął środki podejrzane na kampanię, że ktoś wziął pożyczkę i jej nie oddał. I natychmiast, bo to są wszystko sprawy dotyczące właśnie pieniędzy, dlatego że on, nimi zajmowało się CBA. I CBA dostaje od prokuratury zlecenie na działania operacyjne, ale podejmuje też inne konieczne środki i używa Pegasusa. I to, to jest mechanizm, który w bardzo wielu tych sprawach został zastosowany, natomiast część tych spraw wciąż jest realizowana. No to co my może, czego my się możemy dowiedzieć? Bo jest silne oczekiwanie, że my coś, jak, jakieś nazwisko. Czegoś bo, więcej niż już wiemy. tak? Co, czegoś więcej niż już wiemy, tak. I po pierwsze, w, Ilu przypadkach konkretnie, to znaczy, żeby mi ktoś to zeznał, nie poseł Bosacki, który w jednym medium mówi 100 przypadków, kto inny mówi 200, a kto inny mówi niezliczona ilość i na szeroką skalę, tylko ile było takich przypadków, ile przypadków prokuratura w tej chwili uważa za przypadki uzasadnione. Czy na wszystkie była podkładka z sądu? Znaczy, czy sędziowie, bo tutaj na przykład sędzia Tuleja. twierdzi, że mógł wydawać tak. zgody na inwigilację Pegasusa, nie wiedząc, że wydaje zgodę na inwigilację Pegasusem. No właśnie, czy w sądach wszystko było? Bo, no, proszę Państwa, też nie dajmy się trochę zwariować, tak? Po to są tego typu narzędzia, żeby, chociaż nadal podkreślam, to jest broń. Znaczy, Pegasus nie jest normalnym, standardowym narzędziem inwigilacji. Żeby używać ich wobec przestępców. Tylko, że jeżeli ci goście byli przestępcami, to niech rzecz te sprawy się zrealizują. No, ale roz, niech roz, roz, ja tak się ładam, dowiem, się nie... co się wydarzyło w aferze podkarpackiej. Niech ja się dowiem, jakie kontakty Marek Suski miał z Chińczykami w przypadku Enei. Telefon dostał. A potem kumplom za, załatwił robotę. No, no, kto by nie załatwił? No, tak. Niech ja się tego wszystkiego dowiem, czy te sprawy zostały zamknięte, czy. Czy jest nadal uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa? No wiesz, ja zakładam, że one nie były zamykane, nie realizowały się właśnie dlatego, że chodziło o to, żeby, żeby mieć trzymać techniki, tam, tak zwane tak, kompromaty, żeby że, ich że trzymać potem, za wszystko. Bo za potem co można. zawsze była ta groźba, że jak, drogi panie pośle, droga pani posłanko, jeśli postanowisz się wyłamać, to my tutaj wyciągniemy to, sprawa ruszy, albo się coś do mediów o, dostanie. I tam wiesz co? W prawie i sprawiedliwości bardzo popularne było takie powiedzenie: uczciwy nie ma się co bać. No to... Która to posłanka mówiła na korytarzu sejmowym, że ona nie miałaby nic przeciwko, żeby ją inwigilowali Pegasusem, bo ona nie ma nic do ukrycia? Ja nie pamiętam, która to była, ale jakaś mądrość. Tak. To jest bardzo wielka. To to bardzo... Także. Ja na przykład Oto... mam na swoim telefonie kompromitujące nagranie, jak śpiewam Abbe. Więc. Ja już bym to wykorzystała. Jeśli... Śpiewam <śpiewanie> pełnym głosem, Mamma Mia z moim dzieckiem, a ja nie powinnam nigdy śpiewać, więc naprawdę. Szanowni agenci CBA, jeśli dysponujecie nagraniem, jak Dominika długo śpiewa Abbe, bardzo poproszę o upublicznienie tego nagrania. To się wszystkim nam przysłuży. Okay. Oddam na chwilę głos naszym widzom, którzy są bardzo aktywni. Bardzo za to dziękuję. Wysyłają nam super naklejki, piszą, naklejki, piszą komentarze. Na przykład, Lepszy Nik napisał, że pani Dominika jest posiadaczką najlepszej garderoby w mediach, a może i najlepszej w ogóle. Ja potwierdzam i chciałam tylko powiedzieć, że ja zazdroszczę butów Dominice, bo są zawsze wspaniałe. Niestety w studiu tym. I nie są tego... pani Hanno, nie są skórzane, przepraszam jak to możliwe jest w jeśli masz skórzonych butów, a jak chcesz jakieś futerko tam Mam, nieważne, no, fantastyczne, plastikowe super jest <noise> Bohunu wysłał nam super naklejkę Marek Wilcza, który napisał, że woli panią Karolinę, panią Dominikę to było w odpowiedzi do pani Natalii, która tak komplementowała Marka Sekielskiego Kupito, który tutaj zawsze też mnie komplementuje, bardzo dziękuję Bandarecki który pyta, czy protest rolników podczas komisji śledczych to przypadek tak, tak, to znaczy ja bym się tu nie dopatrywała niczego y, znaczy nie, nie, teraz przy... protestują w całej Europie. Tak, więc to, to tak. znaczy dla mnie jest to przedziwny ten związek, znaczy, to, że oni się teraz obudzili z tymi protestami. Ale tu nie, nie wiązałabym tego z komisjami śledczymi w ogóle. Diger, 4,79, Sebastian Bach, dwa razy nawet Sebastian Bach nam wysłał super naklejkę. Bardzo dziękujemy. Dawid Maleszka pyta, czy marszałek Hołownia ma świadomość, ilu ludzi głosowało strategicznie i że ogromnej liczbie ludzi pluje w twarz z tymi wypocinami o referendum. Jak zdążymy, to porozmawiamy jeszcze o referendum. O, nie ja nie mogę, ja mam zakaz rozmawiania o referendum, bo dzisiaj się już na mnie obrazili, było ze trzech polityków trzeciej drogi w tej sprawie. No tak, masz stanowisko <grym> podobne zresztą do mojego, dlatego możemy się teraz pięknie zgodzić. E, Waldi pyta, czy pisowcy już widzą, że ich okręt tonie. Tak. E, I kto na końcu zostanie przy Kaczyńskim? E, mała cholera, e, która zauważa, że część zmian dotycząca wiz była wprowadzana w ramach ustaw covidowych, to prawda. Maciej Dymkowski spontaniczne protesty w Unii sponsoruje literka Z. Monika Rogala, kot prezesa, Sebastian Bach raz jeszcze. Agnieszka Satława pisze, że bardzo dobrze skończyć z nami dzień. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Mazek, albo może mążek bez polskich znaków. I Małgorzata Szynisz, która przesyła nam naklejkę jako fajnym, mądrym dziewczynom na kawę. To co, co, co to my mówiłyśmy teraz o komisji Pegasusowej, no tak, i pojawiły się pytania o to, co tam z tym pisem słychać, to trochę mi się ze mną w, w głowie mi się to trochę łączy, bo zakładam, że jeśli kolejni posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczynają się obawiać, że byli inwigilowani, podobno to Gazeta Wyborcza pisała, że pytają swoich kolegów z to, żeby im telefon tak, sprawdzili. Żeby tam luknęli czy. Może nie są na liście. A z drugiej strony, no, przypadek, który ja już tu kilka razy poruszałam, ale strasznie go lubię, bo sprawia mi wiele radości, czyli Monika Pawłowska, która wróciła do Sejmu, ale sprzeciwiła się woli prezesa. I to się sprzeciwiła woli prezesa Monika Pawłowska, bo jest Moniką Pawłowską i znamy jej podejście w ogóle do przełożonych partyjnych i przynależności, wierność do partii. Czy to jest dlatego, że coś tam pęka i tutaj jeszcze pamiętam. Nie, nie, ale przepraszam, nie, z Moniki Pawłowskiej nie możemy absolutnie wyciągać żadnych wniosków dotyczących prawa i sprawiedliwości. Ale już na przykład profesor Andrzej Nowak. Tak. Który... Profesor, ale to są dwa absolutnie różne przypadki. No wiem, ale ja tak lubię o tym Ja rozumiem, mówić. ale Pawłowska nie jest pisem. Pawłowska jest przyczepką hubą na każdym drzewie, które aktualnie gdzieś wyrasta do władzy i w ogóle z Pawłowskiej nie wolno wyciągać wniosków dotyczących Prawa i Sprawiedliwości, Rze żadnych moralności, polityki Prawa i Sprawiedliwości, niczego znaczy pani poseł Pawłoska y przyjęła ten mandat, bo uznała, że taki jest najlepiej <śm> przez nią pojmowany jej własny no, no interes, no bardziej się to opłaca niż kandydowanie do sejmiku, no, no, przy czym no, jest w ogóle wynik tych wyborów jest bardzo wątpliwy a tutaj jest mandat, znaczy co no, lepiej, ta... lepiej być opozycją w sejmiku czy w sejmie no, wiadomo, że w sejmie. No, a jeszcze może, co prawda, dzisiaj liderzy dogada. trzeciej drogi zapewniali mnie, że nikt nie chce z pawłoską rozmawiać. Ale wiesz, jak gdzieś będzie brakowało jednego głosika, to dlaczego nie pawłoską? No z obrzydzeniem. Ale jednak. No. I, ja, ale nie możemy tutaj wyciągać niczego. Znaczy Ona przeprowadziła własną analizę, która się nie, nie różni specjalnie od publicznie dostępnych, że Prawo i Sprawiedliwość traci władzę również w sejmiku mm -hmm. na Lubelszczyźnie i ta jedynka, którą jej prezes obiecał, właściwie jej niczego nie zmienia. Tu może się jeszcze coś uda za, zahachmęcić, wiesz. Więc tutaj to jest jej własny interes. Natomiast profesor Nowak to jest zupełnie inna historia. Profesor Nowak on nie jest... Zdrajcą. On, jak się przeczyta jego analizy, jak się przeczyta to, co profesor Nowak pisze, to on jest absolutnie, serce bije mu po stronie Prawa i Sprawiedliwości. On chyba nawet miał być kandydatem w tak. 2015 na prezydenta, zanim się znaczy pojawił był taki pomysł że Andrzejem Dudą. Był taki moment, że, że był rozważany. To jest zaplecze intelektualne Prawa i Sprawiedliwości. To jest człowiek, który teraz pisze, teraz pisząc jednocześnie o tym, że Jarosław Kaczyński powinien odejść i że powinien, że miarą dojrzałości jest rezygnacja ze stanowiska, Pisze o koalicji 13 grudnia tak? mm -hmm. i o tym, że, że to jest najgorsze, co mogło Polskę spotkać. No Nie można to na pewno posądzać o to, że sprzyja rządowi tak, w ogóle, Donalda Tuska. absolutnie. Nie ma tam fragment, kawałka nawet wątpliwości, że profesor Nowak stoi za Prawem i Sprawiedliwością, nie stoi za prezesem. I to już... I to w Prawie i Sprawiedliwości budzi bardzo duże emocje. Oni bardzo dużo o tym rozmawiają, o tym, co napisał profesor Nowak i o tym, że ta jego analiza jest bardzo słuszna. Ale prezes Jarosław Kaczyński już powiedział, że nigdzie się nie wybiera. Że... Ale prezes ma drugą analizę, Jaska Kurskiego. Inno. Tak, on ma <grytanie> pięknie napisaną, tak jak to Jacek Kurski umie. I tam się okazuje, że prezes wcale nie jest winny przegranej, Nie, tylko winna jest. Wrogowie Jacka Kurskiego. Tak się składa, akurat. Tak, tak się składa, że ci, którzy przejęli telewizję po Jacku Kurskim, okazali no. się tak nieudolni, że no. yy, przegrali wybory. Ja jestem w szoku. Ale dobra, to wracając do profesora Nowaka. No. On wskazuje na następców ewentualnych Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława czankę. I o tym już dużo tutaj rozmawialiśmy, że czarny. Ja, Tim Czarnek. Że on... Proszę. Ja absolutnie. Ja Uważam, że to nie będzie może prościej, ale będzie śmieszniej. Zdecydowanie. Śmieszno, strasznie. Znaczy, przemysław. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie i w ogóle, żeby państwo przypadkiem nie wpadli na pomysł, że ja y, oceniam tutaj postawę, y, kulturę, y, poglądy przemysława czarnka. Oceniam wyłącznie jego y, umiejętności bądź y, podejrzewane przeze mnie umiejętności polityczne. Uważam, że to jest materiał na y, brutalnego, cynicznego polityka, twardziela, który jest każdej partii potrzebny, jak jest w opozycji. Uważam, że to jest taki materiał i że on może dookoła siebie zgromadzić małe kaczuszki w postaci Prawa i Sprawiedliwości i uciekających. Ale wszystkie? Nie, ale znaczną ich część. No właśnie, bo chyba nie ma kogoś takiego, kto mógłby wszystkie, ale w tej analizie profesora Nowaka pojawia się drugie nazwisko, Patryka które Jakiego. mnie zaskoczyło. Patryk Jaki? Dla, do skąd on tam się wziął? Nie mam zielonego pojęcia. Zupełnie szczerze nie mam zielonego pojęcia. Dlatego, że Patryk, jaki po pierwsze, nie jest w i Sprawiedliwości. Nie, no, Patryk, jaki jest. Y... Członkiem suwerennej Polski. Tak, od Zbigniewa Ziobry. Jest naturalnym następcą Zbigniewa Ziobro. Tak. I oczywiście jest taka teoria. I wiesz co, to chyba nawet było w planach, tylko ten kongres, na którym to się miało wydarzyć, od grudnia jest przesuwany. Teraz ma się jakoś wydarzyć w marcu, ale tu też bym się nie przywiązywała do tej daty. Była taki pomysł, żeby, że oni się mają zjednoczyć, jakoś mają no tak. tak bliższy zawrzeć ten sojusz, tak się ścisnąć w tym żelaznym uścisku jeszcze bardziej. I yy, że, że suwerenna Polska ma się wtopić w Prawo i Sprawiedliwość. Tylko ja pamiętam jak w 2019 roku w czasie wieczoru wyborczego Jarosław Kaczyński był wściekły Absolutnie o to, ile głosów zdobyli jego, mm, jego koalicjanci, Jarosław Gowin i no, Zbigniew Ziobro. Te, które tam się nagle okazały całkiem silne. One się okazały bardzo silne. On był z tego bardzo niezadowolony, ale Zbigniew Ziobro chwilę później, dosłownie to była kwestia miesiąca czy dwóch, zaczął negocjować z Jarosławem Kaczyńskim właśnie połączenie. Ponieważ Zbigniew Ziobro pomyśl, przemyślał historię, wiedział, że Jarosław Kaczyński go oszuka wielokrotnie. Na pieniądze i że on może nie utrzymać już partii, bo po prostu do prowadzenia partii jest potrzebna kasa. To znaczy nie ma co się oszukiwać, że to jest dla idei. Potrzebne są pieniądze, a Ziobro żadnych pieniędzy nigdy nie dostawał, bo startował z list Prawa i Sprawiedliwości i nie miał udziału w subwencji. W koalicji obywatelskiej to działa inaczej: to jest koalicja, oni się hmm. tam dzielą tą subwencją, z Prawa i Sprawiedliwości nikim się nie dzieliło subwencją. No i ponieważ Ziobro wiedział, że go Jarosław Kaczyński oszuka. No to chciał wejść do prawa i sprawiedliwości. I Kaczyński powiedział, że nie. Kaczyński powiedział, że się na to nie zgodzi i mówił swoim ludziom wtedy, jeśli go wpuszczę do prawa i sprawiedliwości, będzie miał najsilniejszą frakcję w PiSie. Bo w PiSie jest bardzo wielu ludzi, którzy myślą dokładnie tak jak suwerenna Polska, na każdy temat. Tyle tylko, że doskonale wiedzą, że w PiSie mają szansę na biorące miejsca do Sejmu. Natomiast gdyby Wyszli z PiSu, dołączyli do suwerennej Polski, to oznaczałoby rozpad zjednoczonej prawicy, to oznaczałoby, że oni muszą się bić sami i że nie dadzą rady. I a gdyby ziobro ze swoimi ludźmi wszedł do PiSu, to już zbudowałby wokół siebie potężną frakcję. Znaczy frakcję, która w tej chwili prawdopodobnie mogłaby liczyć na jakieś 50-60 głosów w klubie Prawa i Sprawiedliwości na 190 to jest bardzo dużo. I patryk jaki jest naturalnym. Następcą Zbigniewa Ziobro, a nie Jarosława Kaczyńskiego. Patryk, jaki miał taki moment, kiedy był nadzieją hmm. młodych polityków prawa i sprawiedliwości, bo też ponownie, ja nie oceniam jego poglądów. Patryk, jaki jest, Turbo pracowitym gościem. To pokazał to podczas kampanii yy, znaczy, jak wybory ten, samorządowe w Warszawie, co prawda przegrał w pierwszej turze, jak ale ten no, po prostu gość ten pracuje. To znaczy, naprawdę on gryzie trawę. Znaczy, w każdej kampanii, każdy polityk mówi, będziemy gryźć trawę, będziemy po prostu tak, jedziemy od rana do nocy, 24 godziny na dobę. Jaki to robił? Mm -hmm. Znaczy, w każdej kampanii to on. To nie Zbigniew Ziobro, to jaki załatwił tym ludziom w 2019 roku miejsca w Sejmie? Dlatego, że on po kampanii wyborczej do, w Warszawie na fotel prezydenta, którą przegrał, ale miał lepszy wynik niż PiS w Warszawie. Znaczy on zrobił procent lepiej niż cały PiS w Warszawie, w tamtej kampanii. Miał potem w 2019 kampanię do Parlamentu Europejskiego i wsparł swoich wszystkich ludzi w kampanii do yy, Sejmu. Był w tej kampanii cały czas i naprawdę są ludzie, tacy jak Jacek ozdoba, którzy tylko temu, że Jaki chodził z nim po tych targowiskach, rozdawał razem z nim ulotki, zawdzięczają miejsce w Sejmie. No tak, ale to chyba nie. Ale to nie. To, to nie... nie. Ale nie, w ogóle nie. Ale w ogóle Tylko... to mi przypomniało no. rozmowa o Patryku, jakim wspomnienia z wyborów samorządowych. Mamy nowego że... kandydata w Warszawie, pana Tobiasza Pochańskiego, który, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, jednocześnie startuje na prezydenta miasta i na radnego. Nie wiedziałam, że to w ogóle jest możliwe. Tak, tak, tak. Prawo i Sprawiedliwość Ale to znaczy, że Bardzo w swój sukces. Tak, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło tę zmianę właśnie dla takich przypadków. To, to jest prosty zabieg polityczny. Znaczy masz gościa, który startuje na prezydenta, i on robi siłą rzeczy bardziej widoczną kampanię niż do rady miasta. No tak. Wyrabia sobie to nazwisko. Wyborcy są trochę pogubieni, bo wybory samorządowe są w ogóle najtrudniejsze. No są do, bardzo skomplikowane. Do, I potem też odczytanie głosowania. wyniku jest dosyć skomplikowane, tak. jak I widzą tu Boheńskiego i tu Boheńskiego i głosują i wciągają kilku radnych jeszcze. Nie? Znaczy jego wynik będzie wynikiem dobrym do Rady Miasta, a będzie żadującym wynikiem na przykład? Ale myślisz, że wejdzie do drugiej tury? Czyli Jakiej drugiej tury? Nie będzie żadnej drugiej myślisz, tury. Myślisz, że nie będzie w Warszawie drugiej nie. tury? Że to już nie jest. Y bo ja się zastanawiam, czy to jest cały czas ten efekt, który był wtedy, kiedy Rafał Trzaskowski ścierał się z Patrykiem Jakim i Rafał Trzaskowski był tą nadzieją tej części społeczeństwa antypisowej i to była taka Reduta, Warszawa Reduta. <grytanie> to mi się skojarzyło z Centrum Handlowym Reduta, niedaleko. A mnie do... Redutą Ordona, no widzisz? No widzisz, jak to ja tutaj konsumpcjonistka po prostu <grytanie> skojarzyłam się z Centrum Handlowym. W każdym razie, że to była taka, że tutaj obronimy chociaż tę Warszawę, bo tutaj wszystko jest pismo, to my obronimy Warszawę. No teraz już nie trzeba bronić. Czyli na jedynym tej jedynym zagrożeniem i Rafała Trzaskowskiego, yy, dla Rafała Trzaskowskiego jest jego własna popularność i to, że to obniża frekwencję, czyli dokładnie to o czym mówisz, że nagle warszawiacy uznają, on i tak wygra to po co? No tak. I tutaj a w, nagle... w ogóle to wygrała już koalicja, tak, więc właściwie też nie ma takiego dramatu. Boheński wpada, wjeżdża na białym koniu i zgarnia. No nie. Dlatego Rafał na Trzaskowski i jego i inni samorządowcy, kojarzeni z Platformą, apelują o utrzymanie frekwencji i utrzymanie tego wyniku wyborczego w dużych miastach. Ale Rafał Trzaskowski no, nie ma tutaj na, na razie konkurencji. Znaczy, wiesz, wszystkie sondaże mówią 55-56%. A to, że Magda Biejac, Magdalena Biejat startuje, to też nie odbierze paru tych punktów procentowych Rafałowi Czaskowskiemu? Czaskowskiemu? Widzisz, ja mam katar, niestety się trochę zaraziłam od mojego dziecka i przez to na przykład mi wychodzi Rafał Czaskowski, bo nie jestem w stanie tak ładnie, wyraźnie a... powiedzieć. No. Dobra. Yy, yy, wiesz co, yy, odbierze koło 9 punktów. Czy to będzie odebranie? Nie sądzę. Myślę, że te osoby i tak by nie zagłosowały na Trzaskowskiego. Trzecia droga nie wystawia tu kandydata. Poprą Rafała Trzaskowskiego w, tej, w tym starciu. Pan Bocheński może liczyć w tej chwili, co jest zaskakujące, na mniej głosów niż miał PiS w Warszawie. Znaczy, bo bo ja nikt nie go nie, zna. Ja nie wiem, czy to jest zaskakujące. Właśnie, bo nikt go nie zna. I póki co ja tę kampanię obserwuję, i ona jest raczej komiczna niż poważna. Błagam cię. Gość, kręci film o staniu w korkach, nie stojąc w korkach. Znaczy... Ale jak sprawdzasz aplikację, jak dojadę? Czy... Widziałeś ten sport? Tak, widziałam i wiesz co? Jak Dojadę to jest taka aplikacja, I, i serio, na której się ja... sprawdza y, kursowanie komunikacji miejskiej. Czyli jak chcę dojechać z punktu A do punktu B komunikacją miejską, to mogę to wpisać w Jak Dojadę i on mi powie, gdzie mam wsiąść, w jaki autobus i tramwaj, i gdzie się przesiąść. Nie do tego, żeby sprawdzić, czy w Warszawie są korki. Ale wiesz co? Ja przez lata używałam Jak Dojadę, bo jeszcze komunikacją miejską. Yy, natomiast yy też nie chciałabym tutaj wielkich korpo reklamować specjalnie, ale Google Maps w tej chwili ma absolutnie najlepsze połączenia komunikacji miejskiej również pokazuje. Więc serio, ja nie wiem gdzie ci ludzie żyją. Znaczy nie wiem, bo nie w tym mieście. No. Czy... No, więc mówię, że ta kampania jest dosyć komiczna, bo albo proponuje y, stworzenie y, aplikacji, która już istnieje od lat w Warszawie, y, tylko będzie lepsza i będzie się nazywała fajniej, czyli Wawo, no ja jak słyszę Wawo, to mi się robi słabo. Y, a, albo okazuje się, że jeździ po całej Warszawie w poszukiwaniu warzyw, bo jak się mieszka na Pradze, to, to trzeba pojechać aż do Hali Mirowskiej, żeby kupić warzywa, bo nie ma warzyw na Pradze, wiadomo, świeżych. No nic, no ja jestem bardzo ciekawa, ale właśnie, no to zakładamy, Rafał Trzaskowski na pewno wygra wybory, zobaczymy, czy od razu w pierwszej turze, czy nie, ale i co? Znaczy, wiesz co, na pewno, to jest tak, jak rozmawiam z ludźmi Trzaskowskiego i nie tymi ludźmi, co wszyscy ich znamy, czyli tymi, co teraz są w ministerstwach i, mm -hmm. i naznaczamy ich jako zaplecze polityczne Trzaskowskiego, tylko z jego współpracownikami. Oni mówią: słuchaj, żadnego gadania o tym, że na pewno wygramy, bo pamiętasz, zakonnica w ciąży na pasach. No tak. To I wiemy, jak się skończyło. Może się wydarzyć wszystko. Może się wydarzyć wszystko. Może drodze coś innego stać. Wiesz co, dla Rafała Trzaskowskiego zagrożenia są zupełnie gdzie indziej są zupełnie innego kalibru. No bo Dla... mi teraz, przeskakujemy rok do przodu i tak. mamy wybory prezydenckie. I moim zdaniem bardzo jest możliwe, że ta sama trójka się spotka w wyborach prezydenckich, co będzie dość zabawne, bo Magdalena Biejat moim zdaniem ma ambicje bycia kandydatką na prezydentę prezydentkę Tak. w przyszłym roku. Mhm. Ona sama mówi, że oczywiście o tym rozmowy na razie nie ma, ale bardzo byłaby szczęśliwa, gdyby w końcu to była na lewicy któraś z pań. Tak, ona tam wymienia, że a może Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, może Katarzyna Kotula, może, może Marcelina Magdalena jednak, Zawisza, ale ja też obstawiam, że to będzie Magdalena Biejat. Znaczy Marcelina Zawisza jest tak mało aktywna przez ostatnie parę lat, że ja serio nie no, wiem dlaczego. No bo pewnie dlatego. To tak na mnie patrzysz? No. Żaden chłop nigdy nie użyje tego argumentu. To znaczy, no nie, jak chcemy się bić z facetami w politykę, to nie. A ja w ogóle to dla mnie to, to nie jest zarzut. Małe była, dzieci to, to nie jest. Ja na przykład uważam, że... Ja... Magdalena Biejat też ma dzieci niezbyt wielkie. Yy, to prawda. I, yy, ale myślę, że to może być Magdalena Biejat. Ona się tam bardzo agresywnie, ale w takim dobrym znaczeniu rozpycha. Tobiasz Bochański jest przymierzany do kandydowania na prezydenta. To jest jakaś tam wizja, którą ma nasz genialny strateg. No a Rafał Trzaskowski jest przymierzany ewidentnie. No tak, ale pojawia i... coraz częściej mówi się, że a może jednak Donald Tusk. No i widzisz, ja tutaj mam spór z moim redaktorem naczelnym, który forsuje tę te tezę. Ja tego nie widzę. Pozdrawiamy Tomka. Tak, serdecznie oczywiście. <laughs> Ja tego nie widzę. Ja nie widzę startu Donalda Tuska w tych wyborach. To znaczy po pierwsze, wiesz, takich zdań jak o pilnowaniu Żyrandola się nie zapomina. No w kampanii Prawo i Sprawiedliwość by to pilnowanie Żyrandola o, wyciągało po prostu codziennie. Znaczy każdy spot codziennie. by się zaczynał no od tego tak, żyrandola. Od żyrandola. się tym Żyrandolem, ale... Mm... Rozumiem argument Tomka o tym, że Donald Tusk osiągnął już wszystko i bycie prezydentem jest. Zwieńczeniem kariery. W pewien sposób całkiem fajną polityczną emeryturą. Bo obowiązków niezbyt, znaczy, obowiązków takich prawdziwych, realnych niezbyt wiele obowiązków fajnych sporo. Bo można pojechać z wizytami oficjalnymi, można przyjąć fajnych gości, których zresztą Donald Tusk wszystkich zna. Więc... ostatnio się na nartach, pokazał Donald Tusk, to byłaby wspaniała kontynuacja tradycji. Tak, mógłby się pojeździć na nartach. Z Juraty jest blisko do Sopotu, to wnuki mogłyby tam wpadać do niego w lecie. Wiesz, ok, Jakoś może tak, ale Donald Tusk nie jest tym gościem. Znaczy Donald Tusk nie jest gościem, który siadłby i sobie pomyślał, dobra, to teraz 5-10 lat takiej super fajnej emerytury. On nie potrafiłby, w moim przekonaniu, oddać władzy nad rządem, to znaczy, radę gabinetową mielibyśmy raz w miesiącu, bo on byłby przekonany, że premier robi głupoty po prostu, niezależnie od tego, kto by był tym premierem, to znaczy, czy byłby to jego człowiek, czy byłby to ktoś kompletnie obcy. Ale są tam, to znaczy, jest wiele argumentów za i przeciw. No, przeciw też widzę te, ten argument, że przegrana byłaby bardzo doskonała. Straszna. tak na koniec kariery politycznej, no może nie na koniec, ale no w każdym razie już gdzieś tam pod koniec, przegrana byłaby bardzo bolesna dla Donalda Tuska, więc ryzyko tu jest duże. To znaczy, potwornie to, znaczy potwornie to by było. A yy, wiesz, sondaże dla Szymona Hołowni w tej chwili są bardzo korzystne. Tak, no, zobaczymy, co się wydarzy przez rok, bo no, rok to, to jest. Oczywiście. E, epoka, jeśli chodzi więc, o politykę. Więc wiesz, no, a poza tym Hołownia Tuskowi by tutaj nie ustąpił. Czy znaczy, To nie jest tak, że Hołownia powiedział, nie no, panie, panie Donaldzie, jak pan no chce, to ja, to, 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 znaczy, ja to ja nie. To jest, to jest marzenie Szymona Hołowni. Przyszło, od tego startowa. Y, więc wiesz, a, y, ale drugi argument, który też do mnie przemawia, jest taki, jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem. Zakładamy, że na dwie kadencje, dlatego że tak naprawdę to, to, że Bronisław Komorowski był prezydentem na jedną kadencję, to był wypadek przy pracy. No, to po prostu był strasznie słabym prezydentem. I nie prowadził kampanii. I nie prowadził kampanii, bo uznał, że właśnie wygra. on na pasa. W ogóle spokojnie. Zakładamy, że Trzaskowski na 10 lat zostaje prezydentem, to kto zostanie liderem platformy? No kto zostanie liderem platformy? No właśnie, platformy? ja nie widzę. Eksperyment w postaci Borys Budka już był, Byłem się nie sprawdził. Ewa Kopacz, była Ewa Kopacz, tak, też się też, nie sprawdziła. Też nie poszło za dobrze. Yy, Rafał Trzaskowski w moim osobistym przekonaniu nie jest materiałem na lidera partii, ale może się obudować ludźmi, którzy go wesprą w tym. Donald Tusk początkowo też nie był materiałem na lidera partii. Znaczy Donald Tusk przegrywając wybory w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim Absolutnie ani przez chwilę nie był gościem, którym jest w tej chwili. Znaczy, w ogóle, to był zupełnie inny człowiek. I też raczej był takim, no takim łagodnym misiem, który potrzebował schetyny do tego, żeby prowadzić twardą partyjną politykę. Potem to się zupełnie zmieniło. Tam wystarczyło pół roku, żeby Donald Tusk się zmienił i żeby zrozumiał, na czym polega prawdziwa polityka. I być może ten moment u Trzaskowskiego też, też nastąpi, ale on nie może po to być umoczony w tym pałacu prezydenckim, żeby to zrozumieć. A innych kandydatów? Ja w tej chwili nie widzę. Ja od czasu do czasu słyszę od polityków Platformy Obywatelskiej dość zaskakujące z nazwisko Sławomira Nitrasa. Ojej. Naprawdę. Znaczy tam jest w komentarzach spora... pojawia nam się tutaj w przeważającej liczbie Barbara Nowacka. Pojawił się też Marcin Kierwiński, ale widzę już któryś komentarz z Barbara Nowacka, znak zapytania. Barbara Nowacka nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale mogłaby zostać. Lecz by chciała. Nie wiem. Może, możemy ją zapytać jakoś na następny raz. Barbara, no nie, jakoś też tego nie widzę. Ale Patrz, jak już gdzieś w opinii publicznej zatarło się, że ona nie jest z platformy. Jak już no już bo tak platforma to pożera koalicjantów. A natomiast Marcina Kierwińskiego, proszę Państwa, ja bym, znaczy, nie możemy popełniać błędu, nie doceniając Marcina Kierwińskiego. Naprawdę bardzo wiele osób popełnia ten błąd. Ja bym go nie popełniała. Marcin Kierwiński jest jednym z polityków, którzy nie sprawiają wrażenia, natomiast są wyjątkowo sprawni w rozgrywkach partyjnych, w rozgrywkach politycznych, takich w bieżącej polityce i jeśli kogokolwiek on mi przypomina, to młodego Grzegorza Schetyna. No tak, i jeszcze ma tę cechę, że on po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby się pchać zawsze przed reflektory i robi swoje, po prostu robi swoje. Ale dobrze, to teraz odłóżmy platformę Rafała Odkładamy. Trzaskowskiego, mamy Tobiasza Buchańskiego. Czy jeśli prezes, nasz genialny strateg, zdecyduje, że Tobiasz Bochański to będzie Andrzej Duda 2.0, to czy w Prawie i Sprawiedliwości nie znajdzie się środowisko, które powie, no nie, no nie, my wystawiamy swojego, no bo, no bez przesady, Tobiasz Bocheński Wiesz i to na przykład Przemysław Czarnek. Nie wierzę w Czarnka na kandydata na prezydenta. Kompletnie nie ten format i w Prawie i Sprawiedliwości oni też sobie zdają z tego sprawę. Znaczy pan Przemysław Czarnek ma wiele cech, kultura, kontakt z ludźmi to nie jest to. Które, ta cecha, która jest dominująca. Ale u tam niego. chętnych paru jest, no by a ta szydło była chętna. Tak, chętnych jest kobiet, tam zwłaszcza jest Elżbieta wiele. Witek. I ja akurat uważam, że powinni postawić na Elżbietę Witek albo na Beata Szydło, bo to jest ta wizja matki Polki, która przemawia do sporej części Lektoratu Prawa i Sprawiedliwości, tobiasz Boheński nie będzie przemawiał. Zastanawiam się, jaka część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości w ogóle zna to, Piasza Nie, ale oczywiście, że nikt nie zna w ogóle, nie, nie oszukujmy się. No, ale jeśli będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, to oni na niego zagłosują. Znaczy, wiesz, no, to jest, wiesz, to jest... Tak, no to wiem, ale pytanie, czy, czy samo Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie to znieść, że wiesz, to... on jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy w takim bardzo trudnym momencie w prawie i sprawiedliwości i wokół Prawa i Sprawiedliwości, że właściwie, co bym nie powiedziała w tej chwili, to może się okazać prawdą bądź nieprawdą w ciągu 24 godzin. Znaczy, mamy trochę partię Schrödingera, nie? Ona jest jednocześnie martwa i żywa. I w, w zależności od tego, kiedy otworzymy pudełko, to, to, to się dowiemy, czy ona jest żywa, czy ona jest martwa. I tam w tej chwili dochodzi do procesów, które są nieuniknione w każdej partii po porażce wyborczej, po utracie władzy. One są bardzo intensywne w prawie i sprawiedliwości, i absolutnie dosłownie każde zdarzenie. Może być tym, które będzie krokiem za daleko, które będzie tym kamyczkiem, który pociągnie lawinę, które będzie tym pęknięciem, którego się już nie da skleić. Każde. Na przykład lista, porażka, gruba lista inwigilowanych Pegasus. Na przykład porażka w wyborach samorządowych, porażka w wyborach europejskich, utrata mandatów przez polityków, którzy do tej pory w Parlamencie Europejskim zasiadali. Ewidentna, ostateczna utrata stanowisk prokuratury, władzy, bo ona jeszcze nie jest ostateczna. Wiesz, niemożność przebicia się ze swoimi pomysłami i ze swoją kampanią. Kolejne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, na którym będzie opowiadał te dramatyczne, te straszliwe absurdy, które opowiada. Każde z tych wydarzeń, małe, większe, największe, może być tym, które doprowadza do yy, eksplozji w prawie i sprawiedliwości. I jeszcze wiesz, miesiąc temu, jak ja mówiłam yy, nawet moim ulubionym partnerom ze stanu wyjątkowego, że słyszę sprawa i sprawiedliwości takie nawet nie głosy, tylko takie wiesz pomruczki, nie? Takie tam, że może trzeba by pomyśleć nad czymś nowym. Może jest potencjał, bo oni to wypowiadają w takich przedziwnych konstrukcjach. Y, y, tych, potencjał że, czy desperacja? Czy może jest potencjał na to, żeby zaproponować coś wyborcom, ale że to nie były, to nigdy nie były takie zdania wprost, dobra jedziemy, budujemy coś nowego, tak? Znaczy już dziadersi, dziadersi do, tam, do Sulejówka, my jedziemy z czymś nowym. Nie, to nigdy nie są takie zdania. To są właśnie jakieś takie okrągłe pomruczki. I to nawet moi partnerzy ze stanu wyjątkowego mówili, że to na razie nie, nie jest ta sytuacja, ale ona coraz bardziej jest taka. Znaczy coraz więcej jest ludzi, którzy mają przed sobą perspektywę. Nie pięciu lat w polityce. No tych młodych, znaczy młodych. Nie, cału, nie kadencji. Młodych. Tylko 20-30 lat. Teraz 50 lat, 40 lat. Ale no wieś, no tam a to nie 70. Również, Znaczy wbrew pozorom, wbrew obrazowi prawa i sprawiedliwości, który my mamy w oczach, dlatego że prezes Jarosław Kaczyński taki obraz nam do tych oczu wtyka, to nie są same stare dziady. Tam jest bardzo wielu młodych polityków, nawet około trzydziestki. I oni mają przed sobą perspektywę 20-30 lat w tej też mają perspektywę 20, a nie najbliższych 3. Tak. No to... I oni by chcieli coś zrobić, i oni jeszcze chcą ratować to, co się wiesz z PiSu. PiS jest Marko znaczy możemy w bańce warszawskiej y udawać, że y prawo i sprawiedliwość się skończyło, ale to nie jest prawda. No, prawo i sprawiedliwość czyli zasiada w sejmie jest, ma najwięcej mandatów. Jest marką, jest sztandarem, jest y jakąś wartością którą oni jeszcze chcą ratować i chcą budować na tej wartości. Ale jeżeli Jarosław Kaczyński im tego nie umożliwi, to oni nie będą w stanie. Znaczy pamiętajmy wszyscy, ja wiem, nie wolno wyciągać wniosków na obecną politykę z tego, co wydarzyło się 25 lat temu, ale pamiętajmy o Unii Wolności. To była partia mądrych ludzi. To była partia, która uważała, że zeżarła wszystkie rozumy, wie jak prowadzić politykę, wie jak prowadzić kampanię i nie rozumiała, dlaczego Polacy nie chcą na nią głosować. I była tam grupa młodych ludzi z Donaldem Tuskiem na czele, który miał wtedy 44 lata, którzy powiedzieli: dość. To znaczy, nie da się gadać z dziadersami więcej. I Sławomir Nowak wyprowadził młodzieżówkę, Donald Tusk wyprowadził część Unii Wolności i powstała Platforma Obywatelska z tego. I nie można tej sytuacji odnosić do obecnego prawa i sprawiedliwości, ale takie nastroje podobne do tego, co wtedy się działo z Unią Wolności, można gdzieś tam usłyszeć w prawie i sprawiedliwości w tej chwili. Znaczy, jasne, mamy sztandar, mamy markę, ale ta marka się będzie zapadać. My nie możemy pozwolić na to, żeby ona się zapadła, albo musimy zbudować coś nowego. I oczywiście to jest proces. To nie jest tak, że za tydzień, dwa. Wyjdzie 40 młodych polityków, PiSu i powie: Dobra, tu własną markę. Wychodzimy, w ogóle dobra, cześć już. Nie, ale każde z tych wydarzeń, które są przed nami wybory samorządowe, wybory europejskie, wybory prezydenckie, kłótnie dookoła tych wyborów bo tam oczywiście, że kłótnie są dookoła tych wyborów wszędzie są, w Platformie Obywatelskiej też są. Proponuję zobaczyć, co się dzieje w Lublinie jest super. I te wszystkie wydarzenia są kolejnym elementem, który będzie miał znaczenie przy rozpadzie PiSu. To zakończmy Skończyłam. tematem, o który bardzo Ci dziękuję. To był bardzo mądry <laughs> wywód. Tematem zakończmy, o który się dop do, dopominają nasi, nasi widzowie, czyli. Czy referendum w sprawie aborcji to jest yy, yy, dobry pomysł Grzegorzka w ogóle wysyła nam super naklejkę po to, żeby zapytać, żeby yy, Karolina i Dominika, czy możecie powiedzieć, czy jesteście za tabletką dzień po i aborcją do 12 tygodnia, czy nie, pozdrawiam, uwielbiam, uwielbiam Was słuchać. Tak, odpowiedź brzmi tak i tak, moja to jest moja odpowiedź tak i tak. A referendum uważam, że jest. Yy, to znaczy, ja rozumiem ten argument, który się pojawia, że gdyby było takie referendum. I gdyby suweren, na który prawo i sprawiedliwość yy, tak lubi się powoływać, yy, pokazałby, że jest za liber liberalizacją prawa aborcyjnego, a jest, bo wiemy, że jest, to wtedy prezydent Andrzej Duda nie mógłby głosu suwerena zignorować. Ale, Ale ten by. argument mnie nie przekonuje, ponieważ mógłby, tak jak ignoruje teraz kwestię antykoncepcji awaryjnej, bo jego zdaniem to jest bomba hormonalna i on nie będzie jej podpisywał, to tym bardziej zignoruje yy, referendum znaczy ja nie jestem w stanie szczerze mówiąc słuchać wielu głupot które wokół najpierw pigułki dzień po tak w ogóle medycznych głupot które są wygłaszane na ten temat i prawno legislacyjno demokratycznych głupot które są wygłaszane na temat referendum znaczy referendum po pierwsze absolutnie można zignorować wyniki referendum znaczy ono jest tak opisane w polskiej konstytucji w polskim prawie że to nie jest żaden problem, żeby je zignorować. Po drugie, Polska jest demokracją przedstawicielską. Znaczy, my po to wybieramy 460 gości do Sejmu, żeby oni brali odpowiedzialność Gości, gości go, gościówek, żeby oni podejmowali decyzję, jak ma wyglądać prawo. Ja yy, upieram się, że oni za to biorą pieniądze, żeby yy, brać odpowiedzialność za pisanie dobrego. I dostosowanego do rzeczywistości prawa. I to, co wyczynia trzecia droga w tej sprawie, to jest po prostu unikanie tej odpowiedzialności. Panowie chcą się zasłonić decyzją suwerena wyłącznie po to, żeby nie zagłosować za albo przeciw konkretnym przepisom. Za nie, bo konserwatywny wyborca PSL-u by się zdenerwował. Przeciw nie, bo jednak to była jedna ze sztandarowych obietnic tej koalicji, Wiesz na do wyborów. Tam wnosi, oni mają tego swojego konserwatywnego A kogo mają? Wyborca. Proboszcza? Swoje żony. Żony, Żony, córki, siostry. To znaczy wszystkie kobiety PSL-u. Yy, właśnie. Żony, córki, tu pozdrowienia dla pana marszałka, yy, które... Yy, są blisko polityków PSL-u, to są kobiety, które wykonują tam najcięższą robotę. Znaczy, one naprawdę ciężko nad tymi facetami pracują. No i żeby... dlatego się nie zagłosują oni... przeciw, tak. ale nie zagłosują za, bo się boją. Bo się boją, problemów. Tak. I, ale to wiesz, one tam wykonują ciężką pracę, która w końcu przyniesie efekty. Yy, nie wiem, czy w tym pokoleniu ludowców, ale w końcu przyniesie efekty. Yy, Także referendum to nie jest dobry pomysł, zwłaszcza, że to referendum, znaczy kampania referendalna, proszę Państwa, będzie prowadzona z ambony. Znaczy nie oszukujmy się, to nie będzie referendum na równych I zasadach. Wiesz jak będzie wyglądała ta kampania? Wyjadą te wszystkie aborcyjne ta, uchiki z plakatami po obrzydliwymi, pojawią się straszne spoty, ulotki, mnóstwo kłamstw medycznych niezgodnych z prawdą, kłamstw niezgodnych z prawdą, widzisz jak ładnie określiłam określiłam. Przeciwieństwie do kłamstw zgodnych z tak. prawdą. E, nikt mi nie mówi, że białe jest białe. E, no była, będzie to obrzydliwa kampania, no obrzydliwa będzie. E, ja też uważam, że zasłanianie się tym, że a prezydent i tak nie podpisze, no to niech nie podpisze, no. Ale, ale no to, no to nie nim, niech. Prawo. niech to przejdzie drogę legislacyjną i niech ten prezydent tego nie podpisze. No. Znaczy, Pokażmy wtedy, że to ten gość tego nie podpisał. Mhm. Znaczy koniec kropka, to jest cyniczne. To jest okej, okay. można powiedzieć. No to po co w ogóle nad czymś pracować, skoro prezydent ma tego nie podpisać? No znaczy, zachowujcie się politycznie, zwalcie na niego winę. Po nie prostu. podpiszę teraz pigułki dzień po, bo, bo, tak. bo to bo jest tak. bomba hormonalna no. i to jest kolejna debata, która naprawdę czuła znaczy mnie głęboki niesmak. Dla mnie też dość idiotyczny jest załamywanie przez polityków rąk, że kolejna kampania o aborcji. Czy naprawdę, to dzisiaj jeden z liderów trzeciej drogi się mnie spytał, czy pani redaktor naprawdę uważa, że ta kampania powinna być o aborcji? No nie, ale to w związku z tym przyjmijcie prawo. Uspokójcie społeczne nastroje w tej sprawie i jedziemy dalej. I to będzie kampania o budowaniu dróg wtedy. No tak. Słuchaj, to już kończymy po prostu. Ja jeszcze przeczytam parę komentarzy i podziękuję za super naklejki, które w tak zwanym międzyczasie dostałyśmy. Sebastian Bach, po raz kolejny wysłaną super naklejkę. Bardzo panie Sebastianie, dziękujemy. Dy, dyjar albo Dajar, nie wiem czy to z angielska, czy nie, również y, Dana wysłała dla moich ulubionych pań, e, o nic nie pytam, bo wszystko już wiem. Pozdrawiamy pani Dano, And, Andy Bielecki też nas pozdrawia i jeszcze pozdrawia Andy Bielecki pozdrawia innych. Użytkowników i uczestników naszego czata, czyli Mysz, Oneiro, Pilną Uczennicę i Agnodara. I Andy Bielecki również poleca korki w Nowym Jorku, zwłaszcza dla panów, bardzo relaksujące. Biedrona nam wysłała super naklejkę Beata Pietrarzycka. Monika Rogala z komentarzem, że pan Trzaskowski nie przyniósłby nam wstydu na arenie międzynarodowej. Nie wiem, czy to jest jakaś uszczypliwość w stosunku do obecnego prezydenta. No nie wiem. Misia Yoga, która pisze o Bogdanie Zdrojewskim jako osobie dużego formatu w platformie, Katarzyna Kędzierska e, z komentarzem, a może referendum na temat obowiązkowej wasektomii dla niepłacących alimentów. I tu już mi się zastanowiła nad tym. E, Bubu również wysłał nam super naklejkę i e, mała cholera, która pyta, które kolejne prawa człowieka będziemy głosować w referendum. Nasi widzowie są zgodni, że referendum w sprawie aborcji to nie jest dobry pomysł. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dominika Długosz, Newsweek Polska. I ja Państwu bardzo też dziękuję za spędzenie tego wieczoru ze mną. Jestem też tu jutro o 21.00, a moim gościem będzie Michał Wawrykiewicz, więc będzie więcej o prawie i praworządności. Zapraszam serdecznie już teraz, a teraz życzę Państwu spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.